Co za emocje! Jeden fałszywy ruch i będzie po wszystkim. Ha! Tak! Jak to jest, że zawsze wygrywasz obojętnie w co gramy? Możesz mnie nazywać mistrzynią gry. Posłuchaj, mistrzyni. Cel naszej podróży na pewno ci się spodoba. Zmierzamy do najfajniejszego miejsca dla dzieci. Będziecie mi dziękować przez wiele dni. Adrenalandia! Junior? Ta dla maluchów? Co? To nie to samo? Nie. O rany, a już myślałem, że jestem fajowym dziadkiem. Wiecie, co to w ogóle oznacza? O, jednak jestem fajowy. Będę mogła nareszcie uzupełnić swoją kolekcję przypinek. Mam po jednej z każdej Adrenalandii, w której byliśmy, ale tej stąd jeszcze nie. Nie będę już tylko mistrzynią gry, ale też mistrzynią przypinek. Z drogi śledzie! Witajmy, Adre... Hej, Gwen, trzeba jeszcze kupić bilety. No trudno, zabawa to zabawa. Może nie będzie aż tak źle. Dobra, rodzinko, rozdzielmy się i szukajmy przypinki. Dla mnie to w sumie nuda. Chcę wypróbować z dziadkiem atrakcję. Ta, fajowy dziadek i fajowe atrakcje. Dobra, dziadku, daj spokój. Przepraszam, czy mogę prosić o tutejszą przypinkę? Oj, bardzo mi przykro, nie rozdaję przypinek, ale możesz je wygrać na tamtym stoisku. Słuchają się rodziców. Świetna zabawa, prawda? Grzeczne wydry mnią ząbki codziennie. Wiesz, dziadku, myślałem, że przejażdżka kolejką nie może być zła, ale to jest. Wszystkie maluchy jedzą warzywka. Dziwne. Ej, przestań, Ben. Dzieciaki dobrze się bawią. To dlatego, że nigdy nie jechały prawdziwą kolejką. Ktoś im musi wreszcie pokazać, o co w tej zabawie chodzi. Hej, witaj, panieneczko. Daruj sobie wstęp, Daruś. Chcę wygrać. O, mam na imię Stuart. Dobra, Stuart. To co mam zrobić, żeby wygrać przypinkę? Zasady są proste. Wystarczy przewrócić wszystkie butelki. Jasne. Możesz już sięgać po przypinkę, bo mistrzyni gry właśnie wkracza do akcji. Ha! To tylko rozgrzeweczka? To rozumiem. Próbuj dalej. Wiem, że dasz radę. Nie widzisz tego, ale trzymam za ciebie kciuki. Nie traktuj mnie protekcjonalnie. Ben! Utknąłem. Siedź na miejscu, kiedy jedziemy. Najpierw pokażę tym dzieciakom prawdziwą zabawę. Trochę tego, trochę tamtego. Tak lepiej. Masz natychmiast przestać. To niebezpieczne. Co mówisz? Mam przyspieszyć? Widzisz? Było o wiele fajniej, prawda? Przepraszam, nie możesz tego robić. Bezpieczeństwo dzieci to podstawa, a ty je narażasz. Jeśli to powtórzysz, będziemy bardzo niezadowoleni. No pewnie. To się nie powtórzy, prawda, Ben? O, tak. No racja. Ben, daję ci ostatnią szansę. Jeszcze jeden wybryk i wychodzimy z parku. Przepraszam, też muszę ci dać ostatnie ostrzeżenie, chłopcze. Wpłynęło na ciebie wiele skarg. Jeszcze jedna sztuczka magiczna, a grzecznie wyproszę cię z obiektu. Czy ty serio próbujesz być teraz groźna? Ben? Bardzo przepraszamy. Obiecuję, że to się nie powtórzy. Fajowy ze mnie dziadek, ale potrafię stawiać granice. Chyba żarty sobie robicie. To przecież nie jest takie trudne. Ta, naprawdę sobie nie radzisz. Większość pięciolatków już po chwili trafia. Ale wiem, że ci się uda. No dzięki.